Witam. Dziś wkrótko i na temat powiem trochę o tym, że energia podąża za uwagą. Jak zwykle nagrywam to dla Was o 3 w nocy, a obok chrapie piesek. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, aczkolwiek nie będę mu przeszkadzała w spaniu i jakoś nagramy to razem. Dobrze, wracajmy do tematu. Myślę, że większość osób doskonale słyszała o tym, że energia podąża za uwagą i zapewne wielu z Was przeczytało ten slogan nie jeden raz, ale myślę, że już niewiele osób pochyliło się faktycznie nad tym, co to znaczy. Energia podąża za uwagą. Nie bierzcie tego pod uwagę jako zwykłe słowa, jako slogan. W tym krótkim zdaniu kryje się prawda, do której, jeśli się zastosujecie, odmienicie w swoim życiu wszystko, co tylko zechcecie. Dokładnie wszystko. Wszechświat może dać Wam tylko to, co jest zgodne z przedmiotem Waszej uwagi. Nie ma znaczenia dla niego to, jakie są Wasze pragnienia. Jeśli nie skupiacie się na nich, nie towarzyszy im koncentracja. Dlaczego? Ponieważ w Waszym życiu spełniają się te pragnienia, którym poświęcacie uwagę. I tu możecie się mocno zbuntować, że wiele złego Was dopadło, że wcale tego nie chcieliście, że nie poświęcaliście temu uwagi, ale posłuchajcie tego, co mówię, do końca. Energia podąża za Waszą uwagą. Jest to logiczne i zgodne z prawami umysłu. Bez tego żadna harmonia nie mogłaby zaistnieć. Jeśli moglibyście otrzymać coś, co jest niezgodne z Waszą wibracją, z Waszą uwagą, musiałoby to mieć swoje zastosowanie w każdym przypadku. Wtedy, skupiając się na rzeczach tylko pozytywnych i mając wysokie wibracje, również moglibyście doświadczać rzeczy nisko wibrujących i w efekcie nie moglibyście być twórcami. To Wy decydujecie, na czym skupiacie swoją uwagę. Niektórzy z Was mogą się teraz też i z tym nie zgodzić, ponieważ uważają, że nie da się odwrócić uwagi od problemów, kłopotów, jeśli się ich doświadcza, że nie da się skupić na bogactwie, kiedy mamy puste konto w banku i masę wydatków, albo nie jest możliwe skupienie na zdrowiu, kiedy się choruje, czy na miłości, pięknym związku, kiedy się jest samotnym itd. Jednak nie jest to prawda. Jest to dużo trudniejsze, kiedy jesteśmy w stanie braku czy w stanie niekorzystnym, ale jest to możliwe. Można to zrobić. Każdy z Was może to zrobić, ponieważ to Wy decydujecie, o czym myślicie i jakie macie z tym związane emocje. Zawsze macie wybór. Słuchajcie, ja wiem, że niełatwo jest wybrać skupienie na zdrowiu, kiedy wszystko Was boli, albo skupienie na bogactwie, kiedy macie potężne braki i ani grosza w portfelu. Ale jest to możliwe, a co więcej, jest to konieczne, jeśli chcecie zmienić swoją sytuację. Nie zmienicie jej, poddając się niskim uczuciom i skupiając uwagę na niekorzystnych warunkach i okolicznościach. Ponieważ właśnie tam wtedy popłynie Wasza energia. Jeśli chcecie zmian, musicie skierować energię w inne miejsce. Cała moc i możliwość decyzji jest w Was. Złe nawyki mogą przejmować nad Wami kontrolę jedynie wtedy, gdy sami im na to pozwolicie, świadomie lub, uwaga, nieświadomie. Tu właśnie dodam, że najczęściej wszystkie negatywne rzeczy, które Was spotykają, tworzycie nieświadomie na autopilocie. Tłumaczyłam to już wielokrotnie w wielu postach i w kilku filmach. Ale kiedy już poznaliście prawa umysłu i wiecie, macie świadomość, że macie wybór i jeśli nadal podejmujecie niekorzystne myśli, niekorzystne emocje, ponieważ tak jest Wam w tej chwili łatwiej? Czy straciliście całkiem wiarę w to, że coś się może odmienić? Musicie wiedzieć, że niestety nie prowadzi to do niczego dobrego. Jeżeli jesteście w ciężkiej sytuacji i jeżeli zabrakło Wam wiary, zaufajcie w to, że to, na co kierujecie uwagę,
to karmicie swoją energią i to potem otrzymacie. Więc warto postarać się pokonać opór, chociaż na początku jest trudno, ponieważ to Wam da właśnie te efekty, których pragniecie. Mam do Was proste pytanie. Dlaczego jesteście kreatorami? Dlatego, że żaden z zaistniałych negatywnych programów, ani pozytywnych programów, które macie w swojej podświadomości, nie mógłby zaistnieć bez Was. Natomiast Wy możecie istnieć bez nich i dodatkowo, jeśli postanowicie istnieć bez tych negatywnych, będzie to dla Was korzystne. Aby tak się stało, postarajcie uświadomić sobie, jakie złe nawyki posiadacie. To właśnie one przeszkadzają Wam w osiągnięciu tego, czego pragniecie. Po wykonaniu tego kroku połowa sukcesu jest już za Wami. Potem konieczne jest podjęcie decyzji o tym, że nie chcecie dłużej kierować się niesłużącymi Wam programami, nawykami, a naprawdę zamierzacie zostać świadomymi twórcami. Najczęściej nie stosujecie się do tego krótkiego przesłania, które mówi, że energia podąża za uwagą, ponieważ zwyczajnie w nie nie wierzycie. Nie dowierzacie w to, że dzięki zmianie skupienia uwagi, podejmowaniu i pielęgnowaniu innych myśli i uczuć możecie całkowicie odmienić swoją sytuację, pokonać trudności i zacząć spełniać marzenia. Nie rozumiecie jeszcze, że prawa umysłu są zawsze takie same, niezmienne i dla każdego, również dla Was, działają w ten sam sposób. A Wy nie możecie nie doświadczyć zmian i efektów, jeśli się do nich zastosujecie w korzystny dla siebie sposób. Jednak przez to, że w to nie wierzycie, nie patrzycie na to z logicznego punktu widzenia, tylko najczęściej szukacie sztuczki, czegoś, co w magiczny sposób, bez Waszej pracy sprawi, że wszystko się odmieni i spełnicie wszystkie swoje marzenia. Nie zdajecie sobie sprawy, że przeważnie co drugi kursant mój, z którym rozmawiam, pyta mnie o szybką metodę. O najszybszą metodę manifestacji, o to, czy znam jakąś technikę, jakąś sztuczkę, która w jeden dzień zmieni wszystko. No oczywiście, że znam. To jest wiara absolutna, której każdemu z Was życzę. Poza wiarą absolutną nie znam żadnej innej metody, która w 5 minut odmieni Wasze życie. Jeśli chcecie zmiany życia, musicie zrezygnować ze swoich obecnych niekorzystnych nawyków. Musicie zmienić swój stan świadomości. Bez tego nic nie zadziała. Nie oszukacie energii, nie oszukacie praw umysłu. Proponuję, aby każdy z Was zrobił sobie mały eksperyment. Nie zabierze on Wam wiele czasu. Przez jeden miesiąc potraktujcie słowa o tym, że energia podąża za uwagą jako pewnik w Waszym życiu. Jako coś, co jest absolutną prawdą i żyjcie zgodnie z tym przekazem. Kiedy się zamartwiacie, przypomnijcie sobie o tej prawdzie i zacznijcie świadomie zmieniać swój tok myślenia na ten korzystny, na ten pozytywny. Wtedy energia podąży za Waszą uwagą i Wasza sytuacja również zacznie się zmieniać na korzystną. Ten eksperyment nic Was nie kosztuje. Pomyślcie o tym, że to tylko jeden miesiąc. Nic nie tracicie, za to możecie bardzo wiele zyskać. Myślę, że w tym momencie nawet nie podejrzewacie, jak wiele. Możecie mieć teraz sporą wiedzę. Możliwe, że przeczytaliście też masę książek na temat praw umysłu, kreacji intencji. Obejrzeliście wiele filmów. Jednak jeśli wasze życie nie zaczęło się zmieniać, jeśli wy nie zaczęliście się zmieniać, oznacza to, że nie praktykujecie tego, co poznaliście w teorii. A jeśli tego nie robicie i nie zaczniecie tego robić, ta wiedza, choć prawdziwa, w niczym Wam nie pomoże i nie doprowadzi Was do zmian, których pragniecie. Wasze szczęście zależy od tego, jak dalece praktykujecie to, co już znacie w teorii. Pamiętajcie o tym, a będziecie prowadzić dobre i piękne życie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.